Mam nadzieję, że da nam już spokój. No troszkę przesadza, wiesz, nie mam nic przeciwko, żeby czasem coś, facet na pewno jest trochę zagubiony, może trochę samotny. No na pewno, słuchaj, ale też nieładnie mówić o nim za jego plecami. Masz rację, dajmy sobie spokój. Przyszedł, poszedł, może już nie wróci. Śmieszny stworku, połącz mnie z czadowymi chłopakami. Znowu dzwoni. Czego my się spodziewaliśmy? No dobrze, no ale postarajmy się być kulturalni, ale no szczerzy. Dzień dobry, panie kapitanie statku Enterprise. Cześć chłopaki, pokazać wam mój nowy tatuaż? Nie, zrobiłem kapitanie. Sobie potężnego tribala. Kapitanie, nie. Tylko no wiadomo, na razie farbami, trochę słabo, wiem, niezbyt czadowo, ale na tym chujowym dziadowskim kapitanie. Statku nie ma igieł, halo, więc kapitanie. Dopiero na ziemi sobie wydziaram, tak halo, żeby było kapitanie. Na serio. Ja nie wiem, jak na tym obciachowym statku w ogóle wytrzymam, muszę do was wpaść, teleportujcie mnie. Kapitanie, no ugościliśmy cię jako kapitana wojskowego rządu, któremu także podlegamy, bardzo nam było miło. Mówiłem wam, jaką pakerę sobie zamontowałem. Trzy Chodźcie, razy. Zrobimy sobie zapasy, zobaczyć kto jest silniejszy. Bardzo przepraszam, kapitanie, mamy swoje misje. Chłopaki, ale no wpuśćcie mnie, macie zajebiście na tym statku, kurwa, technologia, wszystko błyszczy. Kapitanie, bardzo proszę nie naciskać, rozumiemy pana wysoką rangę. Zostawiłem głośnik u was, taki do telefonu. Wpuśćcie mnie, tylko wezmę ten głośnik. Czy mamy tu jego głośnik? Tak, zostawił w kuchni. Pamiętasz, słuchaliśmy rapu i puścił kękę. Ajajaj, pamiętam. Kapitanie, mamy twój głośnik. No to wpuśćcie mnie. Spotkajmy się na neutralnym gruncie. No chłopaki, kurwa. Nalegam, kapitanie. Tutaj mam pana głośnik, bardzo proszę. A czemu jesteście takimi chujami? Myślę, że możemy się obejść bez inwektywów. Pewnie boisz się walczyć za pasy, bo wiesz, że przegrasz ze swoją kurwa bieżnią z XX wieku. Kapitanie, no my ćwiczymy, by zachować zdrowie, żeby zachować kondycję na statku, na którym nie można uprawiać klasycznego porannego joggingu. No nie chodzi o to, żeby walczyć z kimś czy kogoś bić. A za pasy, szykuj się! Dawaj go, kapitanie, postawiłem na ciebie gruby hajs.